To jak szybko jedziesz? 200 miles away and 680 speed. No dobry jesteś. A więc tak wygląda plaża Portobello Beach w Szkocji, w Edynburgu, w Nowy Rok. Pełno ludzi. Tutaj pan sobie szuka jakichś skarbów. Tam dwie dziewczyny morsują. Tutaj pani z dzieckiem. No i pełno ludzi, mnóstwo ludzi. A ja was w tym roku zabiorę na rodzinne podróże, rodzinne wojaże po całym świecie, po najpiękniejszych zakątkach świata. My nigdy nie korzystamy z usług biur turystycznych, wszystko zawsze na własną rękę załatwiamy i jeździmy zawsze w miejsca, które nie są turystyczne. Owszem, no turystyczne miejsca też odwiedzamy, no bo jakby tu na przykład nie odwiedzać piramid egipskich czy Stonehenge w Anglii. Natomiast bardzo nas interesują miejsca dzikie, miejsca, gdzie turyści nie chodzą. Także zapraszam was, już teraz zapowiadam, na najbliższe 12 miesięcy będzie się tutaj dużo ciekawego dla was działo. Od takie rzeczy można spotkać na noworocznym spacerku. Jedną z zalet, którą bardzo doceniam przy mieszkaniu w Edynburgu, to jest to, że mieszkamy nad morzem i na przykład w Nowy Rok można sobie zrobić taki zdrowy spacer po sylwestrowo-świątecznym obżarstwie. Jest 1 stycznia 2022 roku i przede wszystkim chciałem wszystkim moim widzom, wszystkim, którzy mnie oglądają i odwiedzają, złożyć najszczersze życzenia noworoczne. Chciałbym, żeby wam się spełniły wszystkie marzenia. Chciałbym, żeby ten rok dla was wszystkich był lepszy. Żebyście zrealizowali wszystkie swoje cele, mniejsze bądź większe. No i żebyście się starali wszyscy myśleć pozytywnie. Nawet w ciężkich chwilach, nawet w trudnych sytuacjach. Także życzę wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję wam, że mnie oglądacie, że tutaj wpadacie też w gościnę. I mam nadzieję, że będziecie subskrybować ten kanał, bo w tym roku zaczynamy nasze podróże, nasze rodzinne podróże, nie tylko po Wielkiej Brytanii, ale po całym świecie. Więc myślę, że uda nam się zabrać kamerę do ciekawych miejsc na całym świecie. Także zapraszam do subskrypcji, was to nic nie kosztuje, a mi pomoże dotrzeć, mam nadzieję, z wartościowymi materiałami do większej ilości ludzi. Z tej strony widzimy Górę Artura i w sumie już zachodzące słońce nad nią. A tutaj właśnie mamy plażę Portobello Beach. No, czyż ten Edynburg nie jest piękny? A i tam jest foka. Już wiem, co ludzie, to zastanawiałem się, co ludzie tutaj obserwują, ale tam po prostu jest foka, która tu sobie przypłynęła i daje pokaz. A tutaj nawet zdarza się, że można zobaczyć jakieś walenie albo wieloryby. O, tam jest foka. Właśnie ten czarny punkt, jak sami widzicie, wynurza się, jest chyba ciekawa, bo widzi tutaj ludzi. Być może myśli, że dostanie coś do jedzenia. Udało nam się zobaczyć fokę w naturze i szczerze mówiąc uwielbiam oglądać zwierzęta właśnie w naturze, nie w zoo, nie w cyrku, broń Boże, tylko w naturze. Posypane kamienie chroniące przed falami zapewne. No i mój syn Kacperek oczywiście nie omieszkał wziąć na swoje bary ten challenge i chodzić sobie po nich. Wiem, że to co prawda duży chłopak i może wielu z was teraz zareaguje dziwnie, jak powiem to, co zaraz powiem, że idę go tam asekurować. Ale to nie o to chodzi, żeby mu ograniczać jakąś swobodę, tylko chodzi o to, że te kamienie naprawdę są duże, między nimi są duże szczeliny, one są ostre, więc spróbuję go przekonać do tego, żeby w ogóle zszedł z tych kamieni i przyszedł tutaj na równą powierzchnię. No, z drugiej strony, jak sobie przypomnę, gdy byłem w jego wieku i robiłem to samo. Teraz robię to, co moi rodzice robili, jak ja robiłem to samo, co teraz. No, takie masło maślane, ale wiecie, o co chodzi.
A więc tak wygląda plaża Portobello Beach w Szkocji, w Edynburgu, w Nowy Rok. Pełno ludzi. Tutaj pan sobie szuka jakichś skarbów. Tam dwie dziewczyny morsują. Tutaj pani z dzieckiem. No i pełno ludzi, mnóstwo ludzi. Myślę, że nad polskim morzem, nie wiem jaka pogoda jest w Polsce, przyznam się szczerze, bez bicia, ale myślę, że tyle ludzi też można w zimie spotkać nad polskim morzem, jeżeli pogoda sprzyja. A właśnie chciałem nawiązać do tego, że to jest właśnie magia morza, magia plaży, to świeże powietrze. Idealne miejsce na spacer właśnie, tak jak po świętach, po Sylwestrze. No i dotarliśmy na naszą piękną, szkocką plażę zimową porą, kiedy jest 14 stopni Celsjusza na plusie. Ale chciałem wspomnieć właśnie jeszcze o tym, że to jest dość charakterystyczne dla Szkocji w grudniu. Tu tak naprawdę potrafi się zrobić zimno i potrafi nawet sporo śniegu spaść, ale to bardziej koniec stycznia, luty i do marca się nawet ciągnąć. Także ja bym powiedział, że zimą, tą wczesną zimą, czyli listopad, grudzień i kawałek stycznia, zima w Szkocji, w tej części w Szkocji jest raczej łagodna, bardziej przypominająca jesień albo wczesną wiosnę. I dopiero tak jak wspomniałem, koniec stycznia, luty, początek marca lubi przymrozić i popadać trochę śniegu. Tak wygląda ta pogoda tutaj.